zmiany temperatury, w sensie z ciepła na zimno, jest bardzo istotnym elementem, który pogarsza jakość funkcjonowania chorego na POHP, ale niesie ze sobą przede wszystkim ryzyko zakażenia, a to zaostrzenie, a zaostrzenie to ryzyko zgonu. Chorzy na POHP mogą czuć się gorzej, gdy dochodzi do gwałtownych zmian temperatury powietrza i gwałtownych zmian pogody. Chorzy na POHP są szczególnie narażeni na takie zmiany, więc oni mogą się czuć gorzej. To nie jest czynnik ryzyka zaostrzenia, ale samopoczucie może być gorsze. Pierwszą rzeczą, którą chory na POHP odczuwa wówczas, gdy zmienia się otoczenie lub dochodzi do na przykład obniżenia temperatury powietrza, to duszność. Znaczy narasta duszność, może dojść do nasilenia się kaszlu, odpływania wydzieliny. To się także wiązać może z gorszą tolerancją wysiłków, czyli mają takie poczucie zmęczenia plus brak powietrza. Sezonowość w zakresie alergenów aż tak wielkiego znaczenia nie ma, chyba że mamy do czynienia z pacjentami, którzy chorowali na astmę, pali papierosy i przyjęli fenotyp POHP. Do szczytu ekspozycji na alergeny dochodzi wówczas, kiedy kwitną drzewa i inne rośliny, no drzewa, kwiecień, przede wszystkim brzoza, która jest potwornie uczulającą rośliną. I to w przypadku alergii ocznej, nosowej, a także astmy ma duże znaczenie. W POHP mniejsze, ale podkreślam, jeśli chorował na astmę, dolegliwości się mogą nasilać. Tak, jeżeli mamy gwałtowne zmiany temperatury, raczej pewnie zostać w domu trzeba i raczej się nie eksponować na przykład na miejscach, gdzie jest dużo ludzi lub wówczas, gdy jest pogoda wietrzna, zmienia się temperatura na niższą. W POHP wysiłek fizyczny, regularne ćwiczenia, 3 razy w tygodniu, na przykład rower, chodzenie, nordic walking, to są wszystko te elementy, które mogą pacjentowi lepiej zafunkcjonować.